Peggy 18. Produkcja ojca gatunku survival horror Shinjiego Mikami. Gra przeniesie nas do wynaturzonego świata, w którym śledczy Sebastian Castellanos odkrywa przerażające szczegóły na temat tego, kto albo co terroryzuje Crimson City. What the hell? Amunicja są luksusem. Nie zawsze możesz na nie liczyć w starciu z udręczonymi. Jeśli nie masz amunicji pod ręką, nawet najłatwiejszy przeciwnik może zmusić cię do ucieczki. Trzymanie się cienia może ocalić ci życie i dać przewagę, gdy zaczyna brakować amunicji. The Evil Within to prawdziwy koszmar pełen złowrogich stworów, niebezpiecznych miejsc i zabójczych pułapek, które mają cię pochwycić, zmasakrować i zabić. Musisz wykazać się kreatywnością i spróbować zmienić przeszkody w atuty. Choć czasem wrogowie wydają się być martwi, zawsze warto się co do tego upewnić. W świecie gry znajdziesz punkty, z których Sebastian może przenieść się w bezpieczne miejsce zwane azylem. You're always welcome here. W tej tajemniczej lokacji Sebastian może ulepszać swoją broń, zdolności i przedmioty. Dzięki tym ulepszeniom przetrwasz. Bez nich czeka cię wyłącznie śmierć. Aby odkryć tajemnice miasta, w którym dzieją się straszne rzeczy, musisz przede wszystkim przetrwać. Ale broń i amunicja jedynie zwiększą twoje szanse. Jeśli chcesz wyjść z tego wszystkiego cało, potrzebujesz czegoś więcej niż nabojów.